Cześć, tu Stefan, Olga 9, Paweł, Mariusz. Witam serdecznie. 13 listopada, niedziela. Właśnie wyruszam na szczyt Magórka SPBZ 055. Zostawiłem samochód w miejscowości Stryszawa. No, to jest bardzo dużo numerów. No ale dzisiaj bardzo ładne warunki pogodowe, można powiedzieć, widoczki bardzo ładne. No, jak wyjdę na górkę, chociaż tutaj zalesiony będzie teren, ale tutaj spróbuję naczekać troszeczkę zdjęć. No to do ponownego. Szlak czarny zaczął się wśród domów, to znaczy on tam biegnie, można powiedzieć, jeszcze niżej. Ja podjechałem samochodem ile się dało, jak zawsze. O, właśnie tak wygląda szlak czarny na Magórkę. A teraz wam pokażę, jak widoki są przed szlakiem. Ja gdzieś tam zaparkowałem, tam gdzieś koło tego czerwonego, nawet nie czerwonego, tutaj jest taki domek i koło domku. A widoki tutaj w drugą stronę wyglądają tak. Ja mam 20 minut do celu, tam bodajże 100 metrów przewyższenia, godzina 8 rano plus minus, już tam po 8 jest. Wyjechałem 7:15 z mojego stałego QTH czy tam miejscowości. Droga bardzo przyjemna, można powiedzieć, bez żadnych korków. Bardzo mało samochodów na drodze. No więc ja pomykam dalej. Czy tam wspinam się na szczyt. Dzisiaj planuję jeszcze inne szczyty. Więc można powiedzieć, będzie więcej materiału do nagrania. Właśnie wchodzę teraz do gęstego lasu. No i przytyka mnie. Jak zawsze. Jak zawsze mnie przytyka na samym początku. Ale to prawdopodobnie nadmiar świeżego powietrza. No cóż. Muszę spojrzeć na mapę. Bo szlak tutaj skręca w lewo. A tutaj ma górkę spoza szlakiem już. Więc można powiedzieć, że ja już tutaj ze szlaku schodzę. No to tymczasem schodząc ze szlaku, jest taka ścieżka tutaj wśród bodajże jodła czy tam świerk. O kurczę, nie znam się, ale bardzo ładny las tutaj. Jak ogólnie temperatura w okolicach zera. Ja tutaj nie odczuwam tej temperatury jak na razie. W lesie jest tutaj dość przyjemnie. No i więc tak idę do góry. Nie będę opisywać, czy jest dużo kamieni, czy nie. Sami osądzicie tutaj na filmie. Ale bardzo przyjemnie. No i w ogóle słoneczko penetruje tutaj bardzo ładnie między drzewami. Świeci pięknie. Pięknie dzisiaj jest. Szczyt w ogóle nie jest wymagający. To znaczy, no, gdybym startował od samego dołu, o to może bym się jakieś kilometr czy tam półtora miał więcej do przejścia. No jakże jest, ja już jestem na miejscu. Spróbuję wam pokazać, jak ja się rozbijam z moim sprzętem. No, nie będzie źle. Drzewa ładne, żeby tylko kamień jakiś ładny znaleźć, ale coś się znajdzie. Już jestem na szczycie.
jest tutaj tabliczka, ogórka, stos kamieni i tutaj punkt wysokościowy, więc gdzieś spróbuję umieścić telefon i rozbić się z anteną i pokazać wam, jak to się tutaj z mojej strony odbywa, ile to czasu zajmuje, umiejętności rzucenia kamieniem, żeby dobrze się zahaczył, można powiedzieć, linka od anteny, żeby można było ją wciągnąć na jakąś tam jakąś wysokość. To tyle. Na początku rozwijam swoją antenę. Tak to wygląda. Można powiedzieć, zwijak wydrukowany, ten czerwony. Miałem żółty, połamał się. Zrobiłem z bardziej, to znaczy wydrukowałem na drukarce 3D. Bardziej gęsty. Rozwijam swoją antenę, jest to Endfit. Można powiedzieć, mojej produkcji z internetu. Znów bym go połamał. Rozwijam, szukam kamienia, wybieram drzewo, gdzie jest jakaś, można powiedzieć, goła gałęź, gdzie kamień przerzuci sznurek i przeciągnę antenę. Tam dobrze by było jak najwyżej, no ale wiadomo, że nie dam rady wysoko rzucić kamieniem, żeby było to aż tak wysoko. Różnie to bywa. Raz się udaje, raz się nie udaje. 2, 3, może nawet i 10 prób trzeba, żeby wyszedł ten rzut na daną wysokość. Oczywiście, jak to jest możliwe. Bo czasami jest tak, że antena jest bardzo nisko rozwieszona. Przykładem to była tarnica, gdzie antena była 1,5 metra od ziemi, od jednego końca do drugiego końca. A chodzi mi o to, żeby antena była od jednego punktu, przykładowo najniższego, do najwyższego. To tak pokrótce tłumacząc. Dobrze, wybieram jakieś drzewo, żeby przerzucić i będę rzucać. Nie wiem, czy to nagram, czy uda mi się to nagrać, ale spróbuję wam coś tutaj pokazać. Wybieram jakiś tam kamyczek. Mam już taką pętelkę zrobioną na końcu sznurka. Przewlekam tę następną pętelkę, którą owijam i zaciągam. Już mam gotową rzutkę do rzucenia. Spróbuję rzucić tutaj na to drzewo, co tutaj jest przede mną. Czasami tak bywa, że się właśnie takie coś robi. Poplącze się, zrobi się to, co się sam chce zrobić. Muszę jeszcze wyżej rzucić, to jest za nisko. Czekajcie.
trzeba wybrać dość ciężki kamień, żeby przeszedł wszystkie gałęzie z tym sznurkiem i z tym drucikiem, który będę właśnie teraz rozciągać. Teraz wybieram drzewo z drugiej strony, żeby zahaczyć drugą część anteny. Tu, gdzie będzie przykręcony, będzie przykręcony balon, też mojej konstrukcji, schemat z internetu. Podpinam tutaj do mojego baluna jedną ręką ciężko antenę, może stanę tak, poczekajcie, o, podpinam do anteny, to jest 1 do 49 bodajże, a to jest 1 do 1, kabel rozciągam, staram się, żeby nie był nigdzie pozawijany, luźny, bez żadnych tutaj splotów, i rozkładanie sprzętu ciąg dalszy. Dzisiaj będzie będę miał takiego pomocnika. Spróbuję gdzieś tutaj użyć telefon, ale to ja zrobię inaczej. Prowizorycznie tak tutaj zrobiłem. Swoją stację, można powiedzieć terenową, wiem, że to jest szczyt Magórka SP łamane na BZ055, dzisiaj jest 13.11.2022. Zawsze zapisuję w logu. Log prowadzę ręczny, dlatego że nagrywam. Co jeszcze? Muszę się zaspotować, więc na chwilę wyłączę nagrywanie. Odebrałem Stefan Paweł 6, Karol Ewa Paweł. Dzień dobry, 5-9, Mariusz i Magórka, SPBZ-055. Okej, cześć, witaj Mariusz, dzięki za odpowiedź, 5-9 również, 5-9, Mariusz i Leśnica. Dzięki za aktywację Magórki i powodzenia. Dziękuję bardzo, powodzenia. Na częstotliwości Stefan, Olga 9, Paweł na Paweł, CQ SOTA, this is Sugar, Oscar 9, Papa, Sok, Portable. Sugar Oscar 9 Papa Sok Portable CQ SOTA. Sugar Oscar 9 Papa Sok Portable. Sugar Oscar 9 Papa Sok Portable CQ SOTA. CQ SOTA, CQ, CQ SOTA. This is Sugar Oscar 9 Papa. Sugar Oscar 9 Papa CQ SOTA. Olga Maria 1, Adam Ksawery. 5-9. Oczekuję do zadanku Mariuszu, 5-9, dzięki, ahoj. Dzięki, ahoj. Sugar Oscar 9 Papa CQ SOTA. Stefan Paweł 5, Jadwiga Paweł, 5-9. Stefan Kłebek 5, Jadwiga Paweł.
Dziękuję za piątkę. Piątkę poprawiłem na SQ5. Dziękuję, powodzenia. CQ SOTA, CQ SOTA, DJ Sugar, Oscar, 9 Papa, CQ SOTA. Sugar, Oscar, 9 Papa, Sugar, Oscar, 9 Papa, SEC Portable, CQ SOTA. ST7, Jadwiga Stanisław. Stefan Paweł 7, Jadwiga Stanisław, 5-9. Roger, Mariusz, 5-5, piątka, piątka dla Ciebie, pozdrawiam. Dziękuję za 5-5. Sugar, Oscar, 9 Papa, SEC Portable, CQ SOTA. Taka krótka relacja po aktywacji szczytu Magórka SPBZ055. Mieści się on w gminie Stryszawa. Zrobiłem 7 łączności na 40 metrach. O, przepraszam. Dwie łączności tylko na 2 metrach. Dwie łączności na 20 metrach i 5 łączności na 40 metrach. Jakieś dziwne warunki dzisiaj. No, wołałem, zaspotowałem się na SOTA Watch. Szkoda mi czasu tutaj, żeby spędzić nie wiadomo jak długo. Jest godzina 9:12. Kończę tutaj moją wędrówkę po tym szczycie. Zostawiam nienaruszone oczywiście naturę, zero śmieci, nawet nie zdążyłem nic wypić ani zjeść jak na razie, jedynie to co w domu, więc teraz się udaję do samochodu na następny szczyt. Miałem tutaj łączność z SP9 Barbara i Irena Jadwiga z kolegą Marko i nadawał z Żurawicy, SPBZ072. Ja akurat się tam teraz będę udawać, więc kończę swoją tutaj wędróweczkę radiową i aktywację na tym szczycie. Schodzę na dół, ale powiem jeszcze troszeczkę na temat tego tutaj szlaku. Jest bardzo, bardzo można powiedzieć miły, spokojny. Coś jeszcze, tutaj bardzo, bardzo, bardzo cicha okolica, nie ma w sumie nikogo, który mógłby nam tutaj pozakłócać radiowo oczywiście. Szkoda, że nie ma ławeczki tam u góry, byłoby cudownie, dałoby się gdzieś usiąść. No tak wszystko zrobiłem dzisiaj, to znaczy robiłem łączności na stojąco, nie rozkładałem się, no ale schodzę na dół. Życzę miłej niedzieli. Chciałbym Was pożegnać. Tu Stefan, Olga 9, Paweł Mariusz. Cześć, do widzenia. 73.